Cześć, codzienna inspiracja. Wojcieszka. Ja jestem Wojtek Pietraszek, jak już wiecie zapewne. No i co teraz? No teraz bawimy się może tutaj w osiąganie szybkości na gitarze. To ćwiczonko tutaj, co tutaj ja próbuję robić, ten riffuś taki, jest bardzo fajnym riffem, po pierwsze, z pierwszego względu. Nabierając szybkości w graniu tego riffu, czyli granie go w dużej szybkości, sprawia po prostu opadanie majtek u dziewczyn różnych, prawie że doświadczalnie sprawdzone, tego, tak? A lub u chłopaków, zależy, czy ty jesteś dziewczyną, czy nie. No dobra. Właśnie, nie widzę. Właśnie zapętliłem, no, zacząłem sobie wyobrażać. Ale dobra, tutaj właśnie chodzi o to nam, żeby po prostu zapętać w tym przypadku trzy dźwięki w kółko. Po prostu trzy dźwięki, nie trzy riffy, tylko trzy dźwięki. Ta progresja tych dźwięków, które będę wam pokazywać, to oczywiście jest co próg. No może by to w tej konwencji naszej inspiracji leżało, to ma też to wyglądać jako forma ćwiczeń, którą można udoskonalać, którą można przesuwać. Także no patrzajcie. Trzy dźwięki. Czyli tak, 3, 1, 3 na strunie B. Całkiem to przyjemnie brzmi. Oczywiście kluczem do sukcesu tutaj jest to, żeby te dźwięki też po części tłumić. Jeśli nie będziemy ich tłumić, jeśli nie będziemy tutaj się bawić z tym tłumieniem, to nie zawsze nam coś takiego klarownego wyjdzie. Tu jest oczywiście pierwsza wersja tego trójdźwiękowego takiego riffu, czy tam zagrywki, czy jak to tam nazwać. To jest, jeśli to fachowo nazwać, to byłaby trójdźwięk schodzący, czyli wychodzimy od wysokiego dźwięku, od G poprzez F do D. Prawda? D jest, ten jest niższy niż ten. To możemy też oczywiście na innych strunach robić, na przykład na najgrubszych. Tak tutaj mnie troszeczkę tu ponosi. No i tutaj możemy oczywiście zmienić kolejność, możemy dowolnie, możemy nawet urozmaicić to, co właśnie też jest o tym spadaniu majtów, to na przykład chodziło mi o... No mi majty nie spadły teraz, ale można to urozmaicić na przykład... Się zmachałem. Oczywiście wyobraźnia
nie zna granic, więc można to sobie modyfikować na dowolne sposoby. Można sobie te dźwięki również rozłożyć w innym, jakby można powiedzieć, można to sobie urozmaicić. Na przykład rozłożyć to na jednej strunie lub ten drugi dźwięk, czy ten trzeci na tej strunie można sobie zlokalizować w innym miejscu. Czyli tak, mamy na piątym progu na najcieńszej jest A, na trzecim progu na najcieńszej jest G, na piątym progu na drugiej jest E, czyli mamy E, G i A, E, G, A, ale grałem w kolejności A, G, E, czyli może znaleźć A, A, G, E, czyli E jest na przykład tutaj. Czyli jeśli można byłoby, jeśli miałbym się przesuwać, to bym musiał przesuwać na przykład o pół tonu, to bym musiał przesunąć się ze wszystkimi palcami, czyli tutaj mam 3, 5, 12, 4, 6, 13, 5, 7, 14, czyli na przykład załóżmy... się ponoszę i znowu tutaj wydziwiam. Jednak widzicie, no do tappingu możemy wtedy to w ten sposób użyć. Troszeczkę to inaczej brzmi niż jak grałem E na strunie tej B. Tak, bo jest o oktaweczkę wyżej. Motam, ale tutaj właśnie staram się jak mogę. Inspiracja należy do Was. Inspirujcie się. Próbujcie swoje wymyśleć też popadki.